Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ramach programu Wiem i Kropka firmy Empik. Ja się nazywam Zyta Czechowska, jestem nauczycielem, pedagogiem specjalnym. Jestem również pasjonatką i trenerem nowych technologii. Od pewnego czasu prowadzę też swój ośrodek doskonalenia nauczycieli, a od kilku dni mam ogromną przyjemność być współautorką fantastycznej książki, z okazji której właśnie dzisiaj spotkaliśmy się z Mikołajem podczas tych warsztatów. Ja nazywam się Mikołaj Marcelo, jestem autorem książek, poradników edukacyjnych, nauczycielem akademickim i razem z Zytą, tak jak Zyta powiedziała, napisaliśmy książkę Jak nie zgubić dziecka w sieci, edukacja, rozwój i bezpieczeństwo w świecie cyfrowym. To jest poradnik, który adresujemy przede wszystkim do rodziców, ale też do nauczycieli, do uczniów i do wszystkich tych, którym na sercu leży edukacja cyfrowa, edukacja zdalna. W ostatnich miesiącach widzieliśmy, jak istotny wpływ na nasze życie mają nowe media, internet. Właściwie dzięki temu mogliśmy funkcjonować w okresie pandemii. Ten wpływ mediów, technologii będzie tylko rósł w najbliższym czasie. Ale też z drugiej strony widzieliśmy, że mamy pewne problemy z tym, jak mądrze korzystać z internetu, jak wykorzystywać w ogóle jego pełne możliwości, zarówno w edukacji, jak i poza nią. Mieliśmy taki przyspieszony kurs uczenia się wykorzystywania rozmaitych mediów, rozmaitych platform, narzędzi cyfrowych i w odpowiedzi na to zagubienie czasami na pewną nieświadomość tego, jak możemy korzystać z nowych technologii. Razem z Zytą napisaliśmy książkę. Książkę, która z jednej strony właśnie jest adresowana do rodziców i piszemy sporo o rodzicielstwie cyfrowym, o tym, w jaki sposób wprowadzać i wchodzić właściwie razem z dziećmi do świata cyfrowego, jak być mądrymi przewodnikami, bo zarówno nowe technologie, internet, czy nowe media, to są narzędzia jak każde inne. Tak? Z narzędzi możemy korzystać w mądry sposób, albo możemy korzystać w niemądry sposób. Mikołaj, dodam, że nowe technologie stały się jedną z chyba z ważniejszych ostatnio sfer naszego życia i to tak jak powiedziałeś, rzeczywiście za sprawą między innymi też edukacji zdalnej. Sama jako nauczyciel byłam w centrum tych nowych wydarzeń, które wzbogaciły nas, tak jak też wspomniał Mikołaj, o nowe doświadczenia, o nowe umiejętności związane z nowymi technologiami. Ale myślę, że wszyscy, zarówno my, nauczyciele, rodzice, jak i nasi uczniowie, zdali sobie sprawę, że nowe technologie stały się jedną chyba z ważniejszych sfer naszego życia. I nic na to nie wskazuje, w zasadzie też o tym piszemy w naszej książce, że one raczej w najbliższym czasie nie znikną, a z pewnością będą miały coraz większy wpływ na to, jak wygląda nasz świat, na to, jak się uczymy, na to, czego słuchamy, jakich filmów oglądamy, co kupujemy, w jaki sposób kupujemy. Żyjemy w usieciowionej rzeczywistości, która zależy od nas i od naszych umiejętności i kompetencji, jak w tę nową rzeczywistość, w nowe życie wejdziemy. Dlatego myślę sobie, że nowe technologie i nowe urządzenia, rozmaite urządzenia, z których na co dzień korzystamy, czy chcemy, czy nie, muszą być, są w naszej codzienności i to od nas dorosłych zależy, w jaki sposób przygotujemy nasze dzieci, naszych uczniów do nowego, cyfrowego świata. Dokładnie. Ja będę kontynuował tą myśl. Ale bardzo dobrze. W ogóle taka ciekawostka dla wszystkich, którzy nas oglądają, że my z tym nie znamy się w rzeczywistości, w realu. Znamy się tylko wirtualnie. Wirtualnie pracujemy i teraz po raz kolejny się spotykamy za pomocą kolejnej platformy cyfrowej. Pracowaliśmy na bardzo wielu różnych platformach przy okazji właśnie pracy nad książką. Więc to też pokazuje, w jakim dzisiaj świecie żyjemy i to, że się z wami spotykamy znów przez
dzięki tak, platformom cyfrowym, czy na Facebooku, czy na innych mediach. Więc tak jak Zyta mówi, to pewnie będziemy w tym świecie wirtualnym i tym bardziej warto wiedzieć, jak z niego korzystać, bo oczywiście istnieją zagrożenia, ale też istnieje olbrzymi potencjał. Sieć może właśnie nas złapać, tak? Ale z drugiej strony możemy wykorzystać sieć jako pewną formę kontaktu, uczenia się, korzystania z możliwości, z których żadne inne pokolenie nie mogło korzystać. I tak jak z jednej strony martwimy się o zgubny wpływ technologii, często robimy z niej kozła ofiarnego i pokazujemy, że ona jest wszystkiemu winna, to pamiętajmy też, że ta technologia bardzo wiele rzeczy może nam zaoferować i ułatwić. Z jednej strony kontakt i oczywiście dzisiaj na przykład nie mamy często kontaktu fizycznego, ale z drugiej strony możemy się kontaktować bardzo sprawnie dzięki no właśnie platformom cyfrowym czy rozmaitym innym narzędziom. Nie uczymy się stacjonarnie w szkołach, ale możemy się uczyć też bardzo no, skutecznie dzięki też rozmaitym kursom online, dzięki rozmaitym szkoleniom, które Zyta na przykład świetnie prowadzi w ostatnim czasie i edukuje nauczycieli w całej Polsce właśnie dzięki tym możliwościom, które dostajemy w ramach nowych technologii. No i oczywiście możemy się też rozwijać pod takim względem osobistym, możemy rozwijać swoje pasje, możemy uczyć się rzeczy nie tylko w szkole, tak, oglądając rozmaite filmy na YouTubie, wchodząc na kursy na Khan Academy czy na Kurserze. Często są to, a właśnie na ogół są to nawet kursy darmowe, nic tylko z tego korzystać, a trzeba wiedzieć, gdzie tego szukać i jak to robić. I właśnie dlatego napisaliśmy tą książkę. Ta książka z jednej strony tłumaczy, z jakimi dzisiaj będziemy się mierzyć problemami i jakie ewentualnie mogą na nas czyhać oczywiście zagrożenia, ale z drugiej strony oferuje bardzo konkretne porady, wskazówki, podpowiada w jaki sposób oczywiście pomagać dzieciom i wspierać je w edukacji cyfrowej, bo wydaje właśnie jesteśmy przekonani, że dzisiaj edukacja cyfrowa no to jest najważniejsze wyzwanie, jakie przed nami stoi. A z drugiej strony, jak samemu też się poduczyć, korzystać z tych mediów, żeby nowe technologie były takim miejscem spotkań dla całej rodziny. Dzisiaj często to jest jednak przestrzeń dla młodych ludzi, a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przynajmniej częściowo życie rodzinne przeniosło się do świata cyfrowego i by w pewien sposób go oswoić. Myślę, Mikołaj, że zgodzisz się ze mną, że nasza książka jest swego rodzaju poradnikiem, który myślę, że odpowiada na wiele nurtujących nas nauczycieli, ale przede wszystkim rodziców pytań dotyczących właśnie tego, w jaki sposób wykorzystywać nowe technologie, właśnie w taki sposób, by nie zgubić dziecka w sieci. I my w tym poradniku staramy się odpowiedzieć Państwu na takie pytania. To nie są oczywiście twarde odpowiedzi, jednoznaczne i takie, które będzie można przełożyć do tego świata realnego 1:1, ale z pewnością poparte są one naszą praktyką, naszymi doświadczeniami w pracy z uczniami, ale również ze studentami. I tak w tym poradniku staramy się odpowiedzieć na pytania przede wszystkim, od czego zacząć, żeby te nowe technologie były sprzymierzeńcem, a żeby nie były, żeby je troszeczkę po prostu odczarować. Jak być dobrym rodzicem i nauczycielem w czasach wirtualnej rzeczywistości? Czy zabraniać dzieciom grać w gry komputerowe, czy wprost przeciwnie, czy im towarzyszyć w tym graniu, czy ograniczać czas spędzany przed komputerem, przed ekranem monitora, przed tabletem, czy też smartfonem. I też mówimy i staramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie pułapki czyhają na dziecko w internecie, jak temu zapobiec i jak uchronić nasze dzieci przed tymi pułapkami, ale też myślę, że w dość prosty i przyjazny sposób mówimy o tym, na czym polega współczesne cyfrowe dzieciństwo, czym jest cyfrowe rodzicielstwo, a przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, które nas też nauczycieli, nas też zwolenników, entuzjastów nowych technologii zastanawia, jak technologie zmieniają nas samych, jak technologie zmieniają świat, w którym żyjemy, jak zmieniają edukację, czy zmienią jeszcze bardziej. I przede wszystkim myślę, że istotne dla uczniów, dla rodziców, to w jaki sposób nowe technologie
zmieniają sposoby uczenia się i w jaki sposób też nowe technologie mogą zmienić to, w jaki sposób będzie rozwijała, ale też zmieniała się edukacja, mam nadzieję też system edukacji. I ja powiem tylko tak, że wstęp i zakończenie tej książki napisaliśmy wspólnie i to jest takie z jednej strony zaproszenie was do tego, żeby jednak spróbować to inaczej spojrzeć na nowe technologie, bo pewnie większość z nas ma jednak już wyrobione zdanie. Często niestety w mediach słyszymy głównie o tych złych zjawiskach, o tych, które są niepokojące. Często mówimy o internecie, o grach komputerowych w kategoriach takich jak uzależnienie, jak no właśnie jakieś zagrożenie dla umysłu, świadomości, tak? I jednak dostrzegamy to, co złe. My chcemy pokazać, że obok tych zjawisk, które czasami są rzeczywiście przykre i niebezpieczne, mamy też olbrzymią ilość zjawisk bardzo pozytywnych, możliwości niezwykłych i o tym piszemy we wstępie razem z Zytą. W zakończeniu natomiast no, zapraszam was do takiego raz jeszcze przemyślenia tego, czym w ogóle jest technologia i jak ona będzie się zmieniała w najbliższym czasie. A oprócz tego oferujemy wam i zapraszam was do lektury 10 rozdziałów. 5 rozdziałów napisałem ja, 5 rozdziałów napisała Zyta. W pierwszych 5, które są mojego autorstwa, najpierw przyjrzymy się temu, no właśnie, o co to chodzi z tymi nowymi technologiami, jak powinniśmy na nie, albo możemy na nie spojrzeć jako rodzice, nauczyciele, jako osoby, które pracują z młodymi ludźmi. W drugim rozdziale przyjrzymy się temu, w jaki sposób nowe media, nowe technologie wpływają na ludzki mózg i to wcale nie jest takie oczywiste, jakby się wydawało, jak często jest to właśnie prezentowane w mediach. Ten wpływ jest z jednej strony rozmaity, a z drugiej strony nowe media i nowe technologie też mogą i wpływają bardzo pozytywnie na rozwój człowieka i też na funkcjonowanie jego mózgu. Potem trochę o cyfrowym rodzicielstwie, jak w dzisiejszym świecie być mądrym cyfrowym rodzicem i jak właśnie wykorzystywać nowe media w domu, ale też w jakimś procesie wspierania dzieci w ich rozwoju i wzrastaniu. W czwartym rozdziale trochę obalimy rozmaitych mitów o grach komputerowych między innymi, ale też będzie kilka praktycznych, nawet nie kilka praktycznych porad na temat tego, a właśnie jak korzystać z nowych mediów. I w piątym rozdziale to wydaje mi się być bardzo istotne w dzisiejszym świecie, czyli takie myślenie o tym, jak uczyć się, ale też jak uczyć wiedzy o cyfrowym społeczeństwie. My dzisiaj mamy taki przedmiot jak wiedza o społeczeństwie, ale rzadko uczymy się o cyfrowym społeczeństwie, o tym, jakimi ono się rządzi regułami, jak uczyć i rozwijać cyfrową piśmienność, tak? Jak no właśnie funkcjonować w ogóle w sieci i z niej korzystać w pełni. Ostatnio słyszycie zapewne Państwo o tym, w jaki sposób powinniśmy kształtować, rozwijać i zadbać o relacje uczniów, którzy po edukacji zdalnej wrócą do szkół, a my w naszej książce mówimy również o tym, że relacje można również rozwijać i budować w sieci i nasi uczniowie, nasze dzieci w taki sposób właśnie w sieci te relacje pozytywne nawiązują, spotykają się na Instagramie, piszą do siebie wiadomości na różnych komunikatorach i z pewnością sieć jest taką przestrzenią do zmiany w kontekście właśnie relacji społecznych, w kontekście budowania tych relacji, dlatego podjęliśmy taki temat. Natomiast w siódmym rozdziale staramy się pokazać Państwu takie miejsca w sieci, o których być może do tej pory nie słyszeliście, a są źródłem wiedzy, są miejscem, gdzie można uczyć się wirtualnie języka obcego, gdzie można spotkać się z wiedzą w ramach webinarów, gdzie można narysować sobie wiedzę, wykorzystując aplikacje do sketchnotingu, czy też stworzyć
wirtualne segregatory wiedzy, które pomogą rozwinąć skrzydła waszym uczniom, pomogą rozwinąć zainteresowanie, wzbogacić ich wiedzę w kontekście wybranego tematu. Mówimy też o tym, jak uczyć się w sieci, bo edukacja zdalna pokazała nam, że sieć jest obficie wyposażona przeróżne blogi, vlogi, w przeróżne aplikacje, platformy, programy, które są w dużej mierze bezpłatne i wystarczy tylko wiedzieć, w jaki sposób z nich korzystać i gdzie ich szukać, żeby móc tę wiedzę wzbogacić. Ale pochyliliśmy się również nad tematem edukacji zdalnej, ponieważ nie mogliśmy przejść obok niej obojętnie, gdyż od dłuższego czasu w większości zarówno uczniowie, jak i studenci w ten sposób uczą się, zdobywają nową wiedzę i starają się też budować relacje i mam nadzieję kształtują też pozytywne relacje, ale też budują te umiejętności społeczne, które są niezwykle ważne. I właśnie w ramach tego 9 w zasadzie działu mówimy o tym, w jaki sposób powinna ta edukacja zdalna wyglądać, czy włączać podczas zdalnych lekcji kamerki, czy też nie, czym jest kreatywność w świecie online i czy w ogóle podczas takich zdalnych lekcji można być kreatywnym i co z tym ocenianiem, jeśli chodzi o zdalną edukację. Natomiast ostatni dział naszej książki poświęcony jest uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jako nauczycielka w szkole specjalnej nie mogłam sobie odmówić tego, żeby tutaj ten temat wdrożyć w naszej książce i chwilę o nim porozważać. Dlatego też w ramach tego 10 rozdziału dowiecie się Państwo, jak nowe technologie mogą wspierać i z pewnością w jaki sposób wspierają uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w jaki sposób za pomocą aplikacji, programów czy też platform można indywidualizować treści, w jaki sposób możemy tworzyć na przykład dla uczniów ze spektrum autyzmu plany aktywności, z jakich narzędzi korzystać w przypadku uczniów, którzy mają na przykład dysleksję rozwojową, czy też na przykład jak trenować umiejętności społeczne w cyfrowym świecie. Bardzo dużo tematów, bardzo dużo zagadnień. Myślę, że Mikołaj potwierdzi, że rzeczywiście staraliśmy się, żebyście Państwo, każdy z Was znalazł jakąś przestrzeń, jakiś obszar właśnie związany z nowymi technologiami dla siebie. Mamy nadzieję, że spełnimy te oczekiwania i że po spotkaniu z lekturą zarekomendujecie Państwo tę książkę Jak nie zgubić dziecka w sieci swoim koleżankom, kolegom. Książka będzie do nabycia niebawem, ale jest już przedsprzedaż, ale myślę, że o tym jeszcze opowie Mikołaj. Tak, premiera książki 2 czerwca, natomiast głównym celem tej książki jest dla nas oczywiście edukacja, bo pamiętajmy, że jesteśmy właściwie u progu, jeśli już nie trwa rewolucja kolejna, czyli właśnie rewolucja, która jeszcze mocniej wprowadzi nas w świat cyfrowy i zmieni nasze życie pod tym kątem. No i to w naturalny sposób, co widzimy też w czasie edukacji zdalnej, tego bardzo mocnego domagania się powrotu do szkoły stacjonarnej, co jest czymś oczywistym z jednej strony, ale z drugiej strony cały czas można odnieść wrażenie, że jednak trochę się boimy edukacji zdalnej, że boimy się tych nowych mediów, że boimy się internetu. Pamiętajmy, że tuż przed lockdownem w bardzo wielu szkołach toczyliśmy dyskusję na temat tego, czy w ogóle nie zakazać internetu i smartfonów, a dzisiaj okazuje się, że jest to podstawowe narzędzie do tego, żebyśmy w ogóle mogli się uczyć i mogli się edukować w dzisiejszym czasie szczególnym. Dlatego nasza odpowiedź na to, co nadchodzi, a to jest na ogół coś niewiadomego, bo nie wiemy, jak będzie wyglądał świat za rok, a już tym bardziej za 5 czy za 10, czyli wtedy, kiedy dzieci, które są obecnie w szkołach, dojrzeją i wejdą na rynek pracy, bo będą kontynuować edukację na studiach. No, żebyśmy byli gotowi na to, co nadchodzi, przede wszystkim trzeba wiedzieć, z czym mamy do czynienia, poznać te narzędzia, a z drugiej strony no właśnie edukować siebie i edukować dzieci
bo to jest tak, jak nie puszczamy raczej dzieci na ulicy bez wytłumaczenia im, w jaki sposób odbywa się ruch uliczny, na co muszą uważać i co może je spotkać na ulicy. I też bardzo często chyba razem z nimi stawiamy te pierwsze kroki na ulicy i tłumaczymy wszystko, co się dzieje. Tak samo jest ze światem wirtualnym. To nie jest jakaś to nie jest coś zupełnie innego, tak? To jest przestrzeń, w której my wszyscy funkcjonujemy i dzieci potrzebują, młodzi ludzie potrzebują przewodników. Najlepiej, żeby tymi przewodnikami byli rodzice, bo im mogą zaufać i też jeśli rodzice ich nie wprowadzą, a jeśli nie będą mieli też wsparcia w szkole ze strony nauczycieli, to pamiętajmy, że no, mogą być zdani młodzi ludzie na pastwę losu. Mogą oczywiście trafić na ludzi, którzy będą im życzliwi, którzy pokażą, w jaki sposób można korzystać z sieci, ale mogą też trafić gorzej i może na nich czekać jakieś niebezpieczeństwo. Dlatego ta książka jest według nas niezwykle potrzebna w tym akurat momencie. I zachęcamy bardzo serdecznie do lektury. Tak jak mówiliśmy, to jest książka dla rodziców, dla nauczycieli, dla uczniów i dla wszystkich generalnie, którym leży na sercu edukacja w świecie cyfrowym i lepsze wykorzystanie nowych technologii dla rozwoju i uczenia się. Myślę, że wartością dodaną tej książki jest to, o czym już dzisiaj kilka razy powtarzaliśmy, że jest ona uniwersalnym poradnikiem zarówno dla rodziców, nauczycieli, jak i uczniów. I wszystkich Państwa zachęcamy do tego, żeby z naszą propozycją zapoznać się. Można już ją nabyć i mamy nadzieję na Państwa informację zwrotną na temat przeczytanej lektury, na temat tego, czego nowego dowiedzieliście się po przeczytaniu, jak nie zgubić dziecka w sieci. Będzie nam bardzo miło, jeśli będziemy mogli z Państwem spotkać się chociaż w taki wirtualny sposób poprzez komentarze, poprzez dyskusje w sieci. A dzisiaj już serdecznie dziękujemy za spotkanie i mamy nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia.